Cześć wszystkim. Ja mam już kawę. Czy ją wy macie również? Dajcie mi znać, jak mnie słychać, jak mi widać, czy wszystko działa. Jeżeli wszystko słychać dobrze, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, dajcie znać. Dajcie znać, nie witajcie się, tylko dajcie znać, czy dobrze słychać. Dzięki. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku, jest kilka osób. Kubek czyj? Kubek firmowy. Bez logotypu. Witam rodzinę Szczudłów, która ogląda. Dobra. Jeszcze niech się zbierze kilka osób, poczekajmy chwilę. Dzisiaj będziemy... Dzisiaj ten live dzisiejszy będzie tylko i wyłącznie na Facebooku. No i potem będzie dostępne nagranie i na Fejsie, i na YouTubie. Ok. Dzisiaj pogadamy sobie o RODO. O RODO pod kątem social media ninja, czyli wszystkich social managerów, social media managerów. Jak zawsze będziecie mogli zadawać pytania. To jest kawka numer 6 albo 7. Zabijcie mnie, ale nie pamiętam już, który to jest numer. Zdrówko, bardzo dobrze, dzięki. Już jestem prawie w pełni zdrowy, także dzięki. Zrobię wam krótką prezentację. Potem będziecie mogli zadawać wszelkiego rodzaju pytania związane z RODO pod kątem social mediów, czyli Facebooka, Instagrama, YouTube'a itd., itd. Nie wiem, czy widzieliście, ale Google Plus zamyka swoją działalność, także Google Plus już nie będzie z tego, co widziałem przypadkiem. A i ta transmisja, to nagranie będzie też dostępne na Steamie, czyli na social medium, jakim jest Steam, na blockchainie. Także Steamowcy, Steamerzy też będą mogli sobie odsłuchać to nagranie, udostępnię im potem. Także spoko. Ej, dobra, nie ma co przedłużać, myślę. Pogadamy sobie dzisiaj o 8 aspektach RODO dla Social Media Ninja. Po wczorajszej prezentacji powinienem zmienić to na 10, ponieważ wczoraj było spotkanie Mibersów, czyli fanów marketing i biznes. Były tam 3-4 prezentacje, można to nazwać, gdzie opowiadali o swoich fuck-upach biznesowych i nie tylko. No i powiedzieli, że powinna być zawsze cyfra 10. Ja zapomniałem to zmienić, u mnie też może być 10. Nie wiem, ile w sumie tych punktów w ogóle jest. Tą ósemkę tak sobie strzeliłem. Dobra, mamy te kilkanaście osób, także myślę, że możemy sobie zaczynać. RODO, co to jest, to mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Było i przed 25 maja, i po 25 maja było głośno o RODO. RODO to jest rozporządzenie o ochronie danych. Może to też być rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zwał jak zwał. Spotkać się można z tymi dwoma rozwinięciami tego skrótu. I teraz tak, oprócz RODO dla takiego social managera, który działa w social mediach, działa w internecie, istotne powinny być, oprócz oczywiście kodeksu cywilnego i tych takich podstawowych ustaw, istotne powinno być także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ponieważ ona mówi nam o legalności zbieraniu danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych. Istotna jest również ustawa prawo telekomunikacyjne, która mówi nam o cookiesach, czyli wykorzystaniu m.in. piksela Facebooka czy jakichś chatboxów na stronach internetowych, wziętych na przykład z Facebooka, z Messengera. Mówi nam też prawo telekomunikacyjne o korzystaniu z urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego, tak mówiąc w skrócie, czyli również prawo telekomunikacyjne nam opowiada o tym, kiedy możemy legalnie prowadzić marketing. Oraz oczywiście długie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, czyli to znane wszystkim
RODO. I to mógłby być pierwszy aspekt z tej całej ósemki. Jeszcze raz, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to zadawajcie w trakcie. Jak zobaczę, to od razu odpowiem. Jak nie, no to po prezentacji po prostu odpowiem na wasze pytania. Ok, kolejna rzecz, żeby w ogóle móc się poruszać po tym całym RODO, a może inaczej, żeby móc zgodnie z prawem korzystać z danych osobowych, a dokładnie w myśl RODO przetwarzać dane osobowe, bo pamiętajcie, że przetwarzanie danych osobowych to nie jest takie korzystanie, pobieranie tych danych, zapis do newslettera, nie wiem, robienie niestandardowych grup odbiorców na Facebooku i tak dalej. Przetwarzanie danych osobowych to tak naprawdę każda czynność w sumie w praktyce na danych osobowych, czyli to też jest usuwanie danych osobowych, to też jest wielorakiego rodzaju korzystanie z tych danych osobowych. Tak? Archiwizacja, podawanie sobie z ręki do ręki, to też jest przetwarzanie danych osobowych, także pamiętajcie o tym. I teraz tak, jest wiele zasad, które wynikają z RODO. Omówię dla was teraz tak w skrócie te zasady, żebyście wiedzieli, o co chodzi w ogóle w tym przetwarzaniu danych osobowych i jak powinniście tak ogólnie robić. Tak więc tak, pierwsza zasada to jest zasada zgodności z prawem, myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, rzetelności i przejrzystości, czyli jeżeli mamy spełnić obowiązek informacyjny, czyli tą politykę prywatności, no to powinniśmy to spełnić jasnym, prostym językiem i tak dalej. Tak? To powinno być wszystko, ta komunikacja cała związana z ochroną danych osobowych powinna być bardzo prosta, czytelna i tego typu kwestie. No i oczywiście powinna być zgodna z prawem, czyli jak RODO nam mówi, że coś mamy tam zrobić, czyli na przykład spełnić ten obowiązek informacyjny z artykułu 13, gdy zbieramy dane bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą, no to powinniśmy to zrobić zgodnie właśnie z tym z RODO i z tym artykułem 13. Zasada ograniczenia celu. Okej, to może być lekko niezrozumiałe. Chodzi tutaj o to, że jeżeli zbieramy dane osobowe w jakimś celu, to tylko w tym celu je wykorzystujemy. I teraz tak, jeżeli tworzymy na przykład tą niestandardową grupę odbiorców na Facebooku, no i wsadzamy tam maile z newsletter, tak, żeby naszym czytelnikom newslettera pojawiła się nagle reklama na Facebooku. No to tutaj zastanawiałbym się, czy nie mamy przekroczenia przypadkiem celu, w jakim przetwarzamy te dane osobowe. Wszystko zależy oczywiście od zgody, jaka została udzielona, treści tej zgody, natomiast może zostać przekroczony tutaj cel, w jakim zostały zebrane te dane osobowe, ponieważ zostały zebrane te dane po to, żeby kontaktować się z tymi osobami drogą mailową i niekoniecznie drogą facebookową czy social mediową. Także tutaj bym się zastanowił, w jaki sposób to jest sformułowane i czy przypadkiem zgoda właśnie, o której zaraz opowiem, nie byłaby takim, czy wykorzystanie takie danych osobowych nie byłoby właśnie przekroczeniem tego celu. Także trzeba tutaj na pewno się pod tym kątem zastanowić. Ja nie odpowiem wam na to pytanie, ponieważ tutaj niestety, ale to zależy. To tak jak powiedziałby każdy prawnik. Ok. Zasada minimalizacji danych, czyli zbieramy tylko te dane, które potrzebujemy. Jeżeli robimy wysyłkę mailingu, jeżeli robimy telemarketing, jeżeli będziemy robić reklamy na Facebooku, jakieś konkursy na Facebooku i tak dalej, to tylko zbieramy te dane, które są nam niezbędne. No w celu konkursu, realizacji konkursu, no to imię, nazwisko, adres, jeżeli ta nagroda, adres zamieszkania, czy jakieś tam zameldowania i tak dalej, jeżeli to ma być nagroda fizyczna wysłana do kogoś. No adres e-mail, numer telefonu, żeby dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku, tak? Czy paczka doszła i tak dalej. Nagle nie zbieramy numerów kart kredytowych, ewentualnego jakiegoś numeru dowodu osobistego czy PESEL-u. No chyba, że akurat numer dowodu i PESEL to oczywiście w pewnych sytuacjach możemy zbierać, żeby chronić swoją firmę potem przed jakimiś roszczeniami, tak? No bo żeby iść do sądu, no to tych danych trochę więcej jest potrzeba. Natomiast pamiętajcie o tej minimalizacji danych i tutaj oczywiście zbieramy tylko te dane, które potrzebujemy. Tak mówiąc, taką definicję w skrócie. Prawidłowość, no to oczywiście czasowość, czyli pamiętajcie, że dane nie zbieracie
po pierwsze od sasa do lasa, czyli ta minimalizacja danych, ale także tych danych nie zbieracie na milion lat, tak? Pewne dane przepisowo należy od razu usunąć, na przykład związane z przedawnieniem roszczeń, dane związane z kodeksem pracy, czyli pracodawca twój, albo jeżeli ty jesteś pracodawcą, no to też powinieneś usunąć te dane osobowe związane z pracownikami po jakimś czasie wyznaczonym przez odpowiednie przepisy. Chociażby czy to związane przepisy z ubezpieczeniem społecznym, tak? Tam jest wprost wskazane, po jakim czasie te dane, przez jaki czas te dane powinny być przechowywane przez danego pracodawcę. Tak samo, jeżeli podstawą prawną przetwarzania w związku z newsletterem w myśl RODO będzie uzasadniony interes administratora, no to tutaj do czasu wniesienia sprzeciwu lub jeżeli te dane osobowe już przestaną być dla nas ważne, to też powinniśmy usunąć te dane, ponieważ no, po co przetwarzać dane ponad ten czas, niż my tego chcemy, albo chce tego nasz użytkownik czy zainteresowany. Okej. Zasada integralności i poufności, no to tutaj wiadomo również, z kim trzeba to zawieramy NDA-ki, z kim trzeba to oczywiście, z kim trzeba to odpowiednie klauzule poufności zawieramy, integralności, trzymamy wszystko w jednym miejscu i tak dalej. Jeżeli chodzi o zasady, o których dzisiaj mówię, to zapraszam Was na bloga prawowmodzie.pl. Tam opisuję dokładnie te zasady, wszystkie, które teraz widzicie. Linka do tego artykułu, ponieważ Oskar tak powiedział mi, żebym zawsze kopiował linki, link do tego artykułu znajdziecie w komentarzach po tym live'ie. Teraz nie będę tego kopiował, nie mam możliwości technicznej skopiowania, natomiast po live'ie wszystkie linki znajdziecie w komentarzach w ciągu 5 minut, powiedzmy. Ok, zasada rozliczalności, czyli tak samo, na wszystko, co robimy w myśl RODO, powinien być dowód. O, właśnie wywołałem wilka z lasu, pojawił się na transmisji Oskar Rak, o którym przed chwilą mówiłem. Ok, zasada rozliczalności. Czyli na wszystko, co robimy, potrzebujemy mieć dowód. Tak więc, jeżeli mamy lub nie mamy procedury dotyczącej realizacji uprawnień osób, które dane dotyczą. Cześć Oskar. No, tak. Wywołałem wilka z lasu akurat. Okej. Wracając do tej zasady rozliczalności. Na wszystko, co potrzebujemy, zbieramy dowód. Jeżeli mamy lub nie mamy tej procedury dotyczącej realizacji uprawnień, no to chociaż prowadźmy tabelkę w Excelu z informacjami, że ktoś miał jakieś żądanie w stosunku do nas i my je zrealizowaliśmy w takim terminie i tak dalej. Na temat tej procedury trochę tam się rozpowiedziałem w live'ie bodajże numer 3 lub 4, gdzie opowiadam o dokumentach wewnętrznych. Także zapraszam Cię do odsłuchania tego live'a. Link też podam w komentarzu po tym live'ie. Natomiast pamiętajcie o tym, że ta dowodowość, rozliczalność wszystkiego, co robicie w związku z danymi osobowymi, ona musi być. Musicie być w stanie udowodnić, że coś zrealizowaliście, że jakieś uprawnienie zostało zrealizowane. Czyli przykładowo, jeżeli mamy też, kolejny przykład w sumie, jeżeli mamy ten obowiązek informacyjny z artykułu 13, no to spełniamy go albo mailem do tej konkretnej osoby, albo na przykład polityką prywatności, którą ktoś musi zaakceptować, na przykład checkboxem. Oczywiście obowiązku informacyjnego nie trzeba akceptować, ponieważ jest to tylko informacja wysyłana do drugiej strony, ale właśnie ta rozliczalność nam mówi, że powinniśmy w jakiś sposób udowodnić, że ten obowiązek informacyjny został spełniony. Czyli w związku z tym robimy checkbox polityka prywatności. I to będzie wszystko idealnie wtedy. Przy social mediach ten checkbox akurat może być ciężki do spełnienia, na przykład przy chatbotach, no bo w jaki sposób mamy tą politykę prywatności spełnić, tak? Albo przy fanpage'ach, w jaki sposób mamy ten obowiązek informacyjny spełnić. To Wam jeszcze opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o strony internetowe, newslettery, tego typu kwestie marketingowe, no to robimy po prostu odpowiednie checkboxy, żeby wszystko było fajnie.
Okej, i teraz tak, zgody marketingowe w praktyce. Opowiadałem o tym już podczas prezentacji numer jeden, natomiast muszę o tym wspomnieć, ponieważ mówi to nam o legalności zbieraniu danych osobowych. Tak więc, jeżeli chcemy legalnie zbierać dane osobowe, no to powinniśmy mieć do tego odpowiednie zgody marketingowe, tym bardziej, że mówimy o wykorzystaniu ich w celach reklamowych, na przykład na Facebooku, czy jakimś mailingach, czy jakiś kontakt w ramach chatbotów, czy udział, czy jakiś kontakt następczy po tym, jak ktoś wziął udział w konkursie na fejsie, czy na Instagramie, czy w jakimkolwiek innym medium. Tak więc, jeżeli chcemy pobierać dane osobowe i wykorzystać je w celach marketingowych, to powinniśmy mieć zgodę spełniającą wymogi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli na przykład wyrażam zgodę w celu przesyłania mi informacji, nie wiem, mailowych albo wiadomości mailowych dotyczących nowości, promocji w sklepie takim i takim, na przykład. Tak? Ta zgoda może być dowolna. Pamiętajcie, żeby ona była jasnym, prostym językiem. No i oczywiście, żeby te wymogi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostały spełnione. Więcej o tym opowiadam w live numer 1 i opowiem również w marcu, w którymś z live'ów, ponieważ nakręcę live'a odnośnie legalności newslettera i telemarketingu, ponieważ chcę wam tam jeszcze opowiedzieć dodatkowe rzeczy. Pamiętajcie, że musi być polityka prywatności. Jeżeli mamy zgodę z USIUDE, to w mojej ocenie i w ocenie wielu prawników, chociaż oczywiście są te zmiana odmienne, podstawa prawna przetwarzania z RODO, to wtedy będzie uzasadniony interes administratora, a nie zgoda. Czyli w polityce prywatności jako podstawę to powinniście mieć wtedy uzasadniony interes administratora. Jeżeli macie inne zdanie, to w porządku, natomiast moje zdanie jest takie i potwierdzało to również Ministerstwo Cyfryzacji oraz będzie potwierdzała ta ustawa zmieniająca, która wejdzie za jakiś czas do obiegu prawnego. Także tak. Dodatkowo mamy to prawo telekomunikacyjne i marketing bezpośredni, czyli to też powinniśmy zrealizować. Powinniśmy mieć zgodę, natomiast tej zgody nie dajemy. Robimy double opt-in, czyli to podwójne potwierdzenie, a w sumie to pojedyncze potwierdzenie tego, że ktoś chce się dodać do waszego newslettera. Tak? Czyli ten taki link potwierdzający, zanim jeszcze ten adres będzie w waszym MailChimpie, GetResponse i tak dalej, w waszym oprogramowaniu, zanim on będzie dostępny, aktywny, no to jeszcze ktoś musi wcześniej uprzednio zaakceptować. To samo, jeżeli robimy jakiś konkurs na Facebooku, to taka sama zgoda, taka sama polityka prywatności. No oczywiście rozszerzona te jakby elementy konkursowe, natomiast jeżeli chodzi o samą legalność przetwarzania tych danych w celach marketingowych, no to jest to samo, co przy newsletterze. Robimy również double opt-in. Tak jak mówię, dokładnie opisuję o tym, dokładnie mówię o tym, dlaczego tak, a nie inaczej, i tak dalej, mówię to w live numer 1. Jeżeli będziecie mieli pytania, no to oczywiście w tym zakresie, no to oczywiście Wam odpowiem na to. Ale mam nadzieję, że na ten moment wszystko jest zrozumiałe. Dodatkowo, no, w formie papierowej zbieranie danych tutaj nie będę Wam opowiadał, to Was nie będzie dotyczyło. Natomiast jako ciekawostka, to tutaj również oczywiście odpowiednie zgody. Tutaj double opt-in i prawo telekomunikacyjne nie może być spełnione w taki sposób, że robimy te podwójne jakby tryb zapisu, tylko powinna być wtedy odpowiednia zgoda spełniająca wymogi właśnie prawa telekomunikacyjnego. No i przy telemarketingu, no to już tylko i wyłącznie prawo telekomunikacyjne, a nie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczy tylko elementów związanych z elektroniczną usługą, tak? Czyli sklepy internetowe, jakieś konkursy, marketing mailowy i tego typu kwestie. I tutaj również spełniamy obowiązek informacyjny. W marcowym live opowiem Wam o telemarketingu trochę więcej i w jaki sposób można spełniać ten obowiązek informacyjny, w jaki sposób ludzie, a nawet tak naprawdę banki w sumie spełniają już ten obowiązek informacyjny z telemarketingu. Tutaj widzę, Róża, że pojawiło się pytanie, natomiast zaraz do tego przejdę, jeszcze dokończymy sobie tutaj. Dodatkowa rzecz, interpretacje zmieniają się. 2 miesiące temu coś było tak robione, teraz jest inaczej. Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji mówi nam, że i potwierdza właśnie to, że tą podstawą może być uzasadniony interes administratora, podstawą przetwarzania z RODO.
Wtedy mamy tylko zgodę z USIUDE i ta dodatkowo zgoda nie musi być taką zgodą typową, checkboxem. Może być również takim call to action, czyli na przykład podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach. Tak? Takie coś też może być. Natomiast pamiętajcie, Ministerstwo Cyfryzacji i ogólnie wszystkie inne urzędy, czy nawet prawnicy, to nie są zdania wiążące, to nie są opinie wiążące. Jedyną wiążącą opinię może wydać Urząd Ochrony Danych Osobowych, a on za bardzo nie wypowiada się w tym temacie. Także musimy polegać na opiniach prawników, opiniach takich ludzi jak ja właśnie i opiniach innych urzędów, tak, innych, akurat tutaj w tym wypadku Ministerstwo Cyfryzacji. Ono głównie zajmuje się RODO i wdrażaniem RODO, przepisów RODO w Polsce. Przy telemarketingu podobnie, nie musimy mieć tej formalnej zgody, możemy mieć na przykład podaj swój numer telefonu, jeżeli chcesz coś tam. Takie coś też może być jak najbardziej. I teraz tak, konkursy w social mediach a RODO. Zaraz do tego przejdę, natomiast teraz wróćmy do pytania Róży. Ja mam jedno konkretne pytanie. Fanpage pełni funkcję biura obsługi klienta, w tym przyjmowania reklamacji. Jak najlepiej to robić? Czy formularz na szyfrowanej skrzynce Gmail byłby wystarczający? Znaczy, jeżeli poprzez Messenger przyjmujesz wiadomości dotyczące reklamacji, czy jako właśnie biuro obsługi klienta, to po pierwsze to nie ma związku w ogóle z Gmailem, chyba że odsyłasz te osoby do maila i tak, więc ten fanpage w sumie nie robi za biuro obsługi klienta, jeżeli chodzi o reklamację, skoro i tak wysyłany jest ten klient na mail, tak? Jak najbardziej Gmail szyfrowany wystarczy, nie ma tutaj żadnego problemu. Najlepiej, żeby to był Gmail biznesowy. Wtedy, nie wiem jak to jest w Gmailu prywatnym, natomiast w biznesowym możesz wtedy zawrzeć z Gmailem, z Googlem dokładnie, umowę powierzenia. Wydaje mi się, że na Gmailu bezpłatnym, darmowym również można tą umowę powierzenia sobie pobrać i jak gdyby zawrzeć z Googlem, więc tutaj również nie powinno być z tym problemu. Natomiast dodatkowo w biznesowym Gmailu możesz jeszcze wybrać miejsce przechowywania tych maili, danych osobowych w tych mailach, tak? Treści tych maili, załączników i tak dalej. Możesz wtedy wybrać sobie serwery amerykańskie albo europejskie. Nie ma problemu, żeby to były serwery amerykańskie. Możemy przetwarzać dane, oni mogą przetwarzać dane osobowe na swoich serwerach amerykańskich. Oni spełniają, Google spełnia odpowiednie przepisy z RODO odnośnie państw trzecich, Privacy Shield dokładnie i tak dalej. Także i na bezpłatnym, i na płatnym Gmailu możesz to robić. Nie zalecam tylko bezpłatnego Onetu, Poczta Onet, jakichś tlenów wirtualnej Polski. Są to produkty dostosowane do konsumentów, to nie są produkty dostosowane do firm, które mają spełniać RODO. Tam nie znalazłem umowy powierzenia. Oczywiście nie mówię, że jej tam nie ma, natomiast ja tam nie znalazłem umowy powierzenia, którą moglibyśmy sobie pobrać, zachować, czy jakkolwiek zawrzeć z na przykład wirtualną Polską. Także tego typu bezpłatnych skrzynek mailowych nie zalecam. Jeżeli masz swoją domenę, swój sklep, no to oczywiście możesz na swoim serwerze mieć serwer mail. Tutaj już tam o kosztach nie będę mówił, natomiast one nie są na pewno jakieś duże koszty. Jak masz serwer, to w gratisie możesz mieć tę skrzynkę mailową. Podpiętą na przykład, tak jak ja mam, kontakt@arkadiuszczudlo.pl. Tak, dzięki Oskar, że zadasz pytania później. Ciekawe jakie to będą pytania. Okej, a jeszcze... No, widzę, że Dorota też już się rozkręcać będzie, zaraz zada pytania. Okej, Róża, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie? Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj o tym, że reklamacje to jest przetwarzanie, to może być przetwarzanie na przykład na podstawie prawnej, jaką jest w celu wykonania umowy, albo ochrona roszczeń, albo ogólnie jako reklamacje. W celu wykonania umowy możemy przetwarzać dane osobowe. Nieważne, czy to jest Facebook, czy nie. Z Facebookiem nie zawrzesz za bardzo umowy powierzenia. Więc pamiętaj, że po części, właśnie zaraz o tym Wam opowiem, po części według wyroku Trybunału Sprawiedliwości, to może od razu o tym powiem. Jeżeli masz konto na
jeżeli masz fanpage, organizujesz jakiś konkurs w social mediach i tak dalej, to musisz wziąć pod uwagę to, że wyszedł wyrok, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygnaturę teraz widzicie na prezentacji, które mówi nam, że Facebook z administratorem, czy nazwijmy to właścicielem, żeby nie mylić pojęć, Facebook z właścicielem fanpage'a są współadministratorami danych osobowych, które się tam znajdują. Czyli ponoszą odpowiedzialność za to, jakie są tam dane osobowe i powinni spełniać RODO wobec tych danych osobowych. Czy ja się zgadzam z tym, czy się nie zgadzam, to jest odrębna kwestia. Trybunał Sprawiedliwości wydał takie orzeczenie i tak trzeba, a przynajmniej należałoby do tego podchodzić. Administrator, dla przypomnienia, to jest ta osoba, która samodzielnie decyduje. Współadministrator decyduje z innym administratorem, czyli mamy na przykład dwóch administratorów, czyli na przykład ten Facebook i właściciel fanpage'a. I podmiot przetwarzający, czyli ten, który działa w imieniu administratora. Tak? Administrator coś zleca temu podwykonawcę, podwykonawca coś wykonuje na tych danych osobowych, tak w skrócie. To jest wtedy podmiot przetwarzający, czyli na przykład serwerownia, księgowa, czy w ogóle księgowość i tego typu kwestie. Wcześniej przyjmowało się tak, że w sumie to Facebook był administratorem w pewnych momentach. W pewnych momentach był tym podmiotem przetwarzającym, czyli podwykonawcą. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi nam, że tak nie jest. Mamy współadministrowanie, czyli w części danych osobowych Facebook jest samodzielnym administratorem, czy w ogóle administratorem, współadministratorem, a ty jako właściciel fanpage'a jesteś współadministratorem też pewnej części danych. Jakie to są dane, które ciebie jakby powinny interesować? Są to dane statystyczne, są to te niestandardowe grupy odbiorców i tego typu kwestie. Za to masz, czy za to ponosisz odpowiedzialność jak administrator danych osobowych. I w związku z tym, jak spełnić obowiązek informacyjny, no bo pamiętamy, że musimy spełnić obowiązek informacyjny, możemy przykleić wiadomość, możemy stworzyć post i przypiąć go u góry z polityką prywatności. Możemy w informacjach o fanpage'u przykleić również politykę prywatności, obowiązek informacyjny z artykułu 13 RODO. Niestety tak powinniśmy robić, tak można byłoby to zrobić. Jeżeli macie inne pomysły, to dajcie znać, z chęcią poznam, w jaki sposób można byłoby ten obowiązek informacyjny spełnić. Natomiast ja spotkałem się właśnie z takimi możliwościami spełnienia tego obowiązku informacyjnego. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że jak organizujecie konkurs w social mediach, no to oczywiście powinniście mieć spełniony ten obowiązek informacyjny, już nawet nie mówiąc o Facebooku, tylko ogólnie powinniście spełnić ten obowiązek informacyjny, ponieważ przetwarzacie dane osobowe właśnie w celach konkursowych, więc dobraną powinniście mieć odpowiednią podstawę prawną, powinniście mieć przeklejoną tą politykę prywatności, abstrahując już w ogóle od tego, że powinniście mieć regulamin takiego konkursu. O konkursach piszę również na prawowmodzie.pl, piszę tam dosyć sporo, tutaj nie będę Wam opowiadał o tym, dzisiaj mówimy o RODO. Natomiast o tym, jak zorganizować konkurs, co trzeba zrobić, czym jest konkurs, w jaki sposób go zorganizować i tak dalej, piszę w dosyć sporym artykule konkursy na Facebooku. Jest to aktualne na dzień dzisiejszy. Link przekleję Wam również pod koniec tego live'a, także będziecie mogli sobie zobaczyć i przeczytać w wolnej chwili, dodać do ulubionych i przeczytać za rok, kto jest często w ulubionych. Okej, jeżeli chodzi właśnie o te konkursy, to pod RODO w sumie głównie musimy pamiętać o tym współadministrowaniu na Facebooku i powinniśmy pamiętać o spełnieniu obowiązku informacyjnego. Także to RODO nie jest takie straszne, jeżeli chodzi o social media, jak widzicie tak naprawdę. Tak? Nie ma tutaj jakichś nie wiadomo czego. Po prostu trzeba pewne obowiązki pospełniać, mieć odpowiednie zgody i tego typu rzeczy. Akurat RODO nie zmieniło za bardzo w tym zakresie za dużo. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne istniało już wcześniej. I na tej podstawie zawsze trzeba było mieć zgody. Także co tu dużo mówić. Widzę, Dorota, że masz pytania, natomiast ja już kończę zaraz.
A tutaj mam takie oddzielne tematy, które chciałbym po prostu dla Was omówić. I teraz tak, chatboty i fanpage na Facebooku. No właśnie, tu powinno być trochę na odwrót. Najpierw to, potem konkurs. Natomiast tutaj tak samo, tak, jeżeli chodzi o te chatboty. Ustalić trzeba, kto jest administratorem, kto jest współadministratorem, kto jest podmiotem przetwarzającym. Trzeba spełnić obowiązek informacyjny, bo pamiętajcie, że wykorzystując chatboty będziecie korzystać często z podmiotu trzeciego, w ramach którego będziecie budować te chatboty. I tutaj również powinniście w jakiś sposób spełnić ten obowiązek informacyjny, tak? Przy chatbotach jest to fajnie, że możecie po prostu przez Messengera, właśnie czy poprzez ten chatbot w sumie, wysłać link do polityki prywatności, tak? Poprzez chatbota możecie również pobierać zgody odpowiednie na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego czy w celu wysyłania jakichś informacji handlowych, na przykład drogą mailową. Pamiętajcie o tym, i tak jak właśnie wspomniałem to przy Ministerstwie Cyfryzacji, ta zgoda nie musi być taką zgodą klasyczną, formalną, tak? Ktoś może do Was napisać i chcieć na przykład otrzymać od Was ofertę w jakimś zakresie. Czyli nie musicie pytać dodatkowo o zgodę z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy z prawa telekomunikacyjnego. Wystarczy, że ktoś po prostu Was o to poprosi, zapyta. Nie musicie mieć do tego formalnej zgody. Tak samo to wygląda przy formularzach kontaktowych na stronie internetowej. Nie musicie mieć tam checkboxów. Wystarczy checkbox ewentualnie związany z polityką prywatności i tyle. Jeżeli ktoś zadaje Wam konkretne pytanie, no to oczekuje po prostu odpowiedzi i w tym zakresie macie odpowiednie zgody z każdych przepisów, jakich tylko sobie wymyślicie. Czy takie są potrzebne, mówiąc w takim ogólnym skrócie. Ok, pamiętajcie o tym współadministrowaniu, o tym, że powinno się realizować ten obowiązek informacyjny. Przy chatbotach jest to bardzo podobne. Wiem, że to może być utrudnienie. Już miałem przyjemność obsługiwać prawnie firmę budującą chatboty. Wiem, że to mogą być utrudnienia, natomiast są fajne rozwiązania na takie, na tego typu kwestie. Tutaj na pewno prawnik przy współpracy z tą firmą coś wymyśli. Także polecam podejść do tego rozsądnie. Chatboty są już mega popularne, fajnie się rozwijają. To jest fajne z marketing automation, nazwijmy to, automatyzacja marketingu. Fajny kontakt, możliwość kontaktu z klientem. Swego czasu Facebook na każdym fanpage'u puścił takiego chatbota. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Ja zobaczyłem to przypadkiem, że nigdy tego nie włączyłem na swoim fanpage'u, a nagle się okazuje, że chatbot Messengera Facebooka wysyła jakieś wiadomości, czy pyta się o coś osoby odwiedzające mój fanpage. I w sumie nawet o tym nie wiedziałem. Taki chatbot był wtedy włączony. Okej. O samych chatbotach, nie tylko pod kątem RODO, piszę na swoim blogu kancelarii futuretech.legal. Link do tego artykułu o chatbotach również Wam przekleję na koniec tego live'a. Zwróćcie uwagę na obowiązek informacyjny, odpowiednie zgody, legalność tych danych i oczywiście na współadministrowanie w myśl Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz tak. Posty reklamowe a RODO. Podobnie. Właśnie to jest ten element współadministrowania, tak? Czyli wgrywanie własnej grupy niestandardowych odbiorców. Tutaj pamiętajcie o tym, że to już jest współadministrowanie. Pamiętajcie, że jesteście administratorem tej niestandardowej grupy odbiorców, ponieważ jeżeli na przykład wgrywacie plik z ID Facebooka, ok, wgrywacie plik z mailami, żeby potem robić do niego jakieś akcje marketingowe, posty reklamowe i tego typu kwestie, no to wcześniej w jakiś sposób pozyskaliście te dane osobowe. To pamiętajcie o tych zgodach, pamiętajcie, że te zgody powinna być zgoda z USIUD, powinna być zgoda czasami z prawa telekomunikacyjnego, powinien być spełniony ten double opt-in w pewien sposób. Te elementy powinny być dalej zebrane, te dane powinny być zawsze zebrane dalej wciąż zgodnie z RODO i z aktualnie istniejącymi przepisami.
pamiętajcie o tym, mało kto o tym pamięta. Jak rozmawiam z agencjami marketingowymi, czy social media marketingowymi, to przeważnie trzeba uświadamiać agencje na ten temat, że niestety, ale tutaj RODO akurat dosyć psuje, ponieważ nie ma jednolitej interpretacji RODO, a RODO w sumie opiera się na interpretacjach, ponieważ RODO jest ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, jest na tyle ogólne, że wszystko jest oparte prawie o interpretację i gdzieś tam budowaną praktykę i opinię Ministerstwa Cyfryzacji, opinię prawników ministerstwa, opinię prawników UODO, a dokładnie PUODO, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pamiętajcie o tym. Jeżeli definiujemy grupy odbiorców w ramach serwisu, no to tutaj już mocno dyskusyjne byłoby, czy my jesteśmy administratorem, czy współadministratorem tych danych osobowych. Mógłbym powiedzieć, że nie. Przy własnej grupie niestandardowych odbiorców, no to wiadomo. Natomiast przy definiowaniu, to my nie znamy tych danych osobowych, my nie znamy tak naprawdę tych osób, które, w stosunku do których będziemy się kontaktować. Chociaż spotkała mnie ostatnio ciekawa sytuacja. Jeden z użytkowników Facebooka właśnie w ramach tej nie mojej grupy odbiorców, tylko zdefiniowanej z automatu przez Facebooka napisał mi, że nie chce otrzymywać ode mnie wiadomości. No, przepraszam, ale ja niestety nie jestem w stanie wyłączyć go, przynajmniej nie wiem, jak to się robi. Możecie dać mi znać, marketingowcy, jak wyłączyć jedną tylko i wyłącznie osobę, nie blokując jej oczywiście, wyłączyć z jakiejś reklamy. Z chęcią się dowiem, jak to można zrobić, ponieważ ta osoba chciała, żebym to zrobił. No, skoro korzystać z Facebooka, skoro zaakceptowałeś regulamin Facebooka, jego politykę prywatności i tak dalej, no to musisz być świadomy, że reklamy na Facebooku będziesz dostawał. Możesz skorzystać z różnych wtyczek wyłączających reklamy, czy w ogóle feeda, czy tablicę na Facebooku. I w ten sposób podziałać, tak? To by było rozwiązanie. Ale nie piszcie na właściciela fanpage'a, żeby on tobie nie wysyłał reklam, jeżeli nie chcesz być zablokowanym kompletnie na tym danym fanpage'u. I tyle. Przy zdefiniowanych grupach za pomocą automatyki Facebooka tutaj nie widzę tego pola do administrowania. Natomiast przy niestandardowych odbiorcach pamiętajcie, obowiązek informacyjny, ewentualne zgody i tego typu rzeczy powinny być spełnione. I teraz tak, piksele Facebooka a RODO. Tutaj trochę wam wspomnę też o cookiesach. Piszę tutaj o odrębnej zgodzie i cookiesach. Więc tak, cookiesy mogą, nie muszą być danymi osobowymi. Opinie są różne. W mojej ocenie w większości przypadków, w przypadku piksela Facebooka, cookies związany z pikselem Facebooka nie będzie jakby kierował nas do danych osobowych, przynajmniej nie dla nas. Ale dla Facebooka oczywiście to będą dane osobowe, ponieważ w powiązaniu z danymi, które on posiada, no, to nakierowuje konkretnie Facebookowi na tą konkretną osobę, że ona odwiedziła jakąś stronę internetową i wykonała taką i taką czynność. Natomiast dla nas to, dla użytkownika Facebooka, czy dla właściciela fanpage'a, czy postu reklamowego, to nie powinna być przynajmniej dana osobowa. Natomiast pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak cookiesy i mamy prawo telekomunikacyjne aktualnie. Dla wprowadzenia powinny być zgody na cookiesy na każdej stronie internetowej. Co prawda z strony technologicznej cookiesy są zawsze z góry akceptowane przez jakby przeglądarkę, ponieważ ustawienia dotyczące cookiesu znajdują się w przeglądarce, a nie na stronach internetowych. Aktualnie, chociaż można to zmienić, zaraz o tym też powiem. Ustawienia i akceptacje cookiesów są w ustawieniach przeglądarki, więc te zgody, które są w formie pop-upów, to w sumie nie są zgody. To jest tylko po prostu jakiś przycisk pływający, który ktoś sobie klika. Czy go kliknie, czy nie, to i tak cookiesy są już na twoim komputerze. I w związku z tym piksel Facebooka już zaczyna cię śledzić. Także tak to wygląda aktualnie w praktyce. Można i istnieją już narzędzia, które pozwalają wgrać taką wtyczkę na przykład do WordPressa, która wylistuje ci z fajnym opisem, który sam stworzysz, wylistuje ci cookiesy, które są na stronie internetowej i pozwoli ona, ta wtyczka,
ten program na stronie internetowej pozwoli na wybór użytkownikowi, które cookiesy mają działać, a które nie. Wtedy zaznacza sobie tak, nie, czy w jakiś sposób inny zaakceptuje sobie te cookiesy. To by było w 100% już fajne, legalne i to by było bardzo ciekawe i to jest w sumie bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o cookiesy związane właśnie z pikselem Facebooka, cookiesy śledzące, jakieś remarketingowe i tak dalej. Pomimo tego wtedy, że przeglądarka i tak to akceptuje wszystko, to użytkownik ma możliwość jak gdyby wyłączenia sobie konkretnych cookiesów, żeby na przykład piksel Facebooka go nie śledził. Jest to bardzo fajna rzecz. I teraz tak, czy byłaby to zgoda w myśl RODO, czy byłaby to zgoda, czy byłby to uzasadniony interes administratora, to trzeba byłoby się zastanowić. Jeżeli będziecie chcieli się ze mną zastanowić, to możemy się pozastanawiać, możecie do mnie napisać w tym temacie. Natomiast zaznaczam wam to, tak? Pamiętajcie dodatkowo, że Facebook nakłada dodatkowe obowiązki, jeżeli chodzi o piksele, które muszą się znaleźć w regulaminie lub w polityce prywatności, o których trzeba powiadomić. Przepraszam, przy konkursach również tak jest, nie wspomniałem wam o tym. Przy konkursach również Facebook nakazuje pewne elementy dodać do regulaminu konkursu, który organizujemy na Facebooku, na przykład wyłączyć odpowiedzialność Facebooka za konkurs i za to, co się dzieje w ramach konkursu, plus jeszcze dodatkowo obostrzenia nakłada. Także piksel Facebooka jest zgodny w związku z RODO, nie ma tutaj problemów, tylko oczywiście trzeba się zastanowić, w jaki sposób ten piksel Facebooka załadować na stronę internetową, na jakiej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe. Pamiętajcie, że jeżeli jakąś nową technologię, nowoczesną technologię wdrażacie na swojej stronie internetowej i potem będziecie to wykorzystywać w social mediach, czy w ogóle na innej platformie, to pamiętajcie o tym, żeby się zastanowić, na jakiej podstawie możecie przetwarzać te dane osobowe. W artykule 6 RODO są podstawy przetwarzania danych osobowych, także możecie tam sobie zajrzeć. I to jest tyle, jeżeli chodzi o prezentację dla was. Napiję się. Dużo gadania było. Ile minut już minęło? 43 minuty. Mam nadzieję, że wszystko w ogóle działa. Fajnie mnie słychać. Mam nadzieję, że w porządku widać. Równolegle nagrywam również to, że tą prezentację i ten live na tym samym komputerze. Tym razem mam nadzieję, że się wszystko uda zrobić, żeby udostępnić wam potem na YouTubie nagranie w wersji HD. Ponieważ jak wiemy, są problemy z Facebookiem, z Facebook Live'ami i nie można pobierać, albo nie wiem w sumie jak to można zrobić, żeby pobrać z Facebooka wersję HD Live'a. Ok, to przejdźmy sobie teraz do pytań, żeby czasu nie tracić. Róża, jeżeli odpowiedziałem na twoje pytanie, to fajnie, cieszę się. Daj mi proszę znać, czy masz jeszcze do mnie jakieś pytania? Okej, widzę, że Dorota ma pierwsze. No dobra, to zaczynamy. Na co dzień pracujemy z influencerami, kontaktując się z nimi głównie przez ich kanały social media. Szybciej, wygodniej, większość z nich nie odbiera, nie podaje maili. Jak najbezpieczniej zbierać ich dane adresowe? Nazwiska, adresy, telefony przez wiadomości na na Facebooku i Instagramie? Czy lepiej odsyłać ich do formularza, jak w przypadku, o którym pyta Róża? No to już rozumiem, o co chodziło Róży. Jasne, spotykam się i z taką formą. Nie widzę problemu, żeby zbierać dane osobowe przez Facebooka i nie widzę problemu, żeby korzystać z formularza na stronie internetowej czy z jakiegoś Google Forma stworzonego właśnie w Google Formie. Nie widzę problemu, żeby robić to w takiej i takiej formie, wersji. Natomiast przez formularz Google'a, przez formularz na stronie internetowej pamiętajcie, że macie na niego wpływ i te dowody możecie znacznie lepiej zbierać. Tak? Tam nie musicie pamiętać o tym, żeby o jakąś zgodę zapytać. Na Facebooku musicie o tym pamiętać. Także tak. Przy formularzach możecie wszystko wcześniej ładnie zbudować, obrandować i tego typu rzeczy. Także wszystko dużo fajniej będzie działało po prostu przez taki formularz. Natomiast legalność jest tu i tu dobra. Tu i tu możecie zbierać dane osobowe. Pamiętajcie o tym minimalizmie.
zbierania danych osobowych, czyli nie zbieracie danych osobowych, których nie potrzebujecie. Jeżeli nie potrzebujecie adresu danego influencera, to nie zbieracie tego adresu. Rozumiem, że chcecie jakiś gift pack, hashtag dary losu wysłać do tego influencera, to wtedy ok. Natomiast jeżeli tego nie będziecie robić, to po co wam ten adres? Chyba że przelew, chcecie mu zrobić jakiś przelew jakiejś sumy. Ok, Dorota ma jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli mamy konkurs dwuetapowy, konkurs, w którym wygrywa 20 osób w pierwszym etapie i drugi etap wygrywają 3 osoby z tych 10 po wykonaniu konkretnego zadania? Daj znać, czy w każdym etapie potrzebujemy osobnej zgody. Czy jedna zgoda per konkurs wystarczy? Znaczy, jeżeli jest to jeden konkurs, to jest to jeden konkurs. Wszystko, co robimy, czyli regulamin, polityki prywatności, zgody, zbieramy w ramach jednego konkursu. To, że on ma dwa etapy, to nie ma znaczenia. Ktoś, biorąc udział w tym konkursie, powinien zapoznać się z regulaminem, a w regulaminie jest opisane przebieg tego konkursu, jakie są zadania konkursowe, jakie są etapy. Także to wszystko wystarczy, żeby uznać, że raz spełnimy obowiązek informacyjny, raz pobierzemy zgody konkursowe, a w ogóle raz pobierzemy zgody marketingowe w celach jakiegoś następnego kontaktu czy reklamy innych konkursów. Tak? Pamiętajcie o tym, to na pewno, że jeżeli ktoś bierze udział w konkursie, to nie znaczy, że on udziela zgody wam marketingowej. Zgoda marketingowa po pierwsze powinna być udzielona odrębnie. Nie może być w regulaminie konkursu zgoda marketingowa zawarta. Nie może być zgoda marketingowa zawarta równo jakby w jednej zgodzie związanej z konkursem, z udziałem w konkursie. I zgoda marketingowa musi być dobrowolna, czyli ktoś może wziąć udział w konkursie, nie udzielając wam zgody marketingowej. Pamiętajcie o tym. Dwuetapowość nie ma problemu. Jeżeli to będą dwa odrębne konkursy, no to wiadomo, to są dwa odrębne konkursy i wtedy wszystko robimy tak, jak byłyby to dwa odrębne konkursy. Natomiast jeżeli to jest jeden konkurs, ma dwa etapy, nie ma kompletnie problemu. Pamiętaj tylko o tym, Dorota, żeby opisać to wszystko w regulaminie. Ok. Jeśli przykładowo zbieramy dane od influencerów do naszej wewnętrznej bazy, to czy oni powinni wyrażać taką zgodę o wykorzystanie, czy wystarczy ich poinformować w wiadomości? I druga kwestia, czy jeśli chcemy przekazać te dane klientowi, bo na przykład produkty do współpracy nie wychodzą od nas, to musimy każdorazowo prosić influencera o zgodę na przekazanie danych, czy wystarczy umowa między klientem a agencją o powierzeniu danych? Nie wiem, czy napisałem jasno. Wiesz co? Rozumiem to. Przejdźmy sobie po kolei. Jeżeli sobie... Niestety, ale nie dam ci jednoznacznej odpowiedzi w tym. Tutaj jednak musiałbym się troszkę dłużej zastanowić pod twoją konkretną sytuację, w jaki sposób pobierasz te dane, zbierasz i tak dalej. Także odezwij się do mnie, Dorota, na privie, to pomyślimy dłużej. Natomiast, żeby wszystkim odpowiedzieć... Jeżeli zbieramy dane w celach marketingowych, no to pamiętajcie o tym, że powinniśmy mieć odpowiednie zgody. Tak? Ja wiem, jak to działa. Ktoś podaje swojego maila na Instagramie, właśnie żeby firmy się mogły z nim tam kontaktować. Ja bym powiedział, że w porządku, możemy przetwarzać te dane osobowe w takim celu, tak? Ponieważ on mógł jakoś tam udzielić nam, powiedzmy, zgody, tak? Albo on się spodziewa tego, że my wykorzystamy tą wiadomość, przepraszam, ten adres e-mail w celu zaproponowania mu współpracy. Nie widzę w tym większego problemu. Podobnie wyszło orzeczenie, to było w zeszłym tygodniu, więc to jest całkiem świeża sprawa, wyszło orzeczenie, które mówi nam, że dane dostępne publicznie możemy wykorzystać właśnie w celu na przykład jakiegoś tam kontaktu i tak dalej, tak? Że możemy przechowywać te dane osobowe u siebie, tak? A przechowywanie jest również przetwarzaniem danych osobowych. Dotyczyć to może właśnie danych lekarzy, danych z KRS-u, z Centralnej Ewidencji, z CEIDG, tak zwanego, dane prawników, ponieważ dane adwokatów i radców prawnych są również dostępne publicznie, ich numery i tak dalej. Także gdzieś ten kierunek się zmienia. Fajnie, że zadałaś to pytanie.
Natomiast nie ma niestety na to jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast ja Ci powiem, żeby się nie bać. Ja Wam powiem tak naprawdę, żeby się nie bać. Jeżeli ktoś udzielił nam zgody, przepraszam, jeżeli ktoś udostępnił adres e-mail właśnie w takim celu, no to dlaczego mielibyśmy się z nim nie kontaktować, tak? To jest pierwsza rzecz. Ale pamiętajcie o tym, że to Wy stajecie się administratorem danych osobowych, więc obowiązek informacyjny i tak powinien być spełniony. Czyli ten artykuł 13, tak, że zbieramy te dane osobowe. Fajnie to byłoby spełnić przy pierwszym kontakcie, fajnie byłoby to spełnić jakąś polityką prywatności, wysłać wiadomość. Na pewno zabezpieczy to nas, jeżeli chodzi o legalność przetwarzania danych osobowych. Trzeba o tym obowiązku informacyjnym, polityce prywatności pamiętać. Natomiast jeżeli to orzeczenie gdzieś tam się utrzyma i powiedzmy interpretacje i prawnicy będą zgodni co do tego orzeczenia, to nie będzie trzeba nawet spełniać obowiązku informacyjnego. Przynajmniej na tym pierwszym etapie zbierania danych osobowych. Także warto to śledzić, natomiast jest to bardzo, bardzo świeża sprawa, jeżeli chodzi o dane dostępne publicznie w różnych rejestrach publicznych. No, dane influencerów nie znajdują się w rejestrach publicznych, więc tutaj pewnie nie będziemy mogli tego jakby porównać czy dorównać sobie. Natomiast, no, tak jak mówię, jeżeli influencer pisze, że to jest mail kontaktowy właśnie w celach takich, a nie innych, no to dlaczego miałbym nie zebrać tych danych i nie skontaktować się z tym influencerem? Tym bardziej, że zaproponuję mu pracę, na której ją zarobi. Nie tylko dostanie gift pack albo dar losu. Tak, druga kwestia. Druga kwestia, czy Dorota może przekazać te dane klientowi? Tak i nie. To jest to samo. Jeżeli przekażemy te dane tak sobie, no to ten klient będzie musiał spełnić obowiązek informacyjny z artykułu 14. Przyjmijmy to, bo artykuł 13 dotyczy obowiązku informacyjnego wobec osób, które dane dotyczą i my bezpośrednio od nich zebraliśmy dane. Artykuł 14 dotyczy sytuacji, kiedy te dane otrzymaliśmy od kogoś innego. Albo dajemy klientowi, zawieramy z klientem umowę powierzenia, wtedy on jest tym podmiotem przetwarzającym i klient w Waszym imieniu, w imieniu administratora, czyli tej agencji, będzie kontaktował się z influencerem. Tylko pamiętajcie o tym, że to klient wykonuje wtedy w Waszym imieniu coś, a nie Wy w imieniu klienta. Więc tak będzie trzeba wtedy ułożyć tą współpracę. Ponieważ to może się okazać, że to jest na odwrót. A tak jest bardzo często, jeżeli chodzi o agencje social media marketingowe i ogólnie marketingowe. Ok, to Oskar. O Jezu, ile pytań. Dzięki za przygotowanie się do dzisiejszego live'a. Dobra, to salwa pytań z jego strony. Jak wygląda postępowanie, jak ktoś nam podwędził zdjęcie z profilu, udostępniając bez zgody, bez odpisu lub udostępniając, podpisując, w sensie bez podpisu po prostu, tak? Dobra, nie dotyczy to RODO, ale Oskar, znamy się, odpowiem Ci to na pytanie. No oczywiście nie mógł tego zrobić, tak? Możemy wtedy skorzystać sobie prawdopodobnie z roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych, praw autorskich osobistych. Prawo cytatu najpewniej nie będzie miało tutaj zastosowania. Jeżeli ktoś udostępnia na przykład kogoś innego wizerunek na swoim fanpage albo udostępnia go poprzez share, to również może dochodzić do naruszenia dóbr osobistych, tak w skrócie. O prawie autorskim dla twórców internetowych opowiedziałem Wam w poprzednim live'ie. Jeżeli to jest 6 lub 7, to tamten był 4 lub 5 live, albo 5 lub 6. Natomiast właśnie tam opowiadam Wam o prawie autorskim dla twórców internetowych i zalecam zajrzeć tam, bo tam właśnie odpowiadam na to pytanie. Jak wybronić się, gdy klient powie nam, że mu się coś po prostu nie podoba, a wykonaliśmy pracę? Oskar, jak wybronić się, gdy klient powie nam, że my mu coś, że coś mu się nie podoba? Okej. Po pierwsze briefy, po pierwsze specyfikacje techniczne, po pierwsze, tak, Oskar, no to tylko pod RODO miało być dzisiaj, ale odpowiem Wam na to pytanie, także nie ma problemu. Mam mega zajawkę na live, także mogę sobie siedzieć. Okej.
To tak, wszystko na mailach, dowody, wszystkie ustalenia, co, gdzie, jak ma być zrobione, wszystko potwierdzamy mailowo, niczego nie rozwiązujemy telefonicznie. Jeżeli możemy, to strategię marketingową, no może nie strategię marketingową, bo za to powinni Wam zapłacić, natomiast akceptację strategii marketingowej, akceptację poszczególnych kroków, które mają być wykonane w ramach tej współpracy marketingowej z klientem. Wszystkie, na to wszystko zbieramy dowody, tak? Wszystko robimy mailowo, nie telefonicznie. Pamiętajcie, że telefonu nie bylibyście potem w stanie jakoś fajnie udowodnić, że ktoś coś zaakceptował. Do samej umowy dodajemy brief, dodajemy specyfikację techniczną, jeżeli potrzeba, jeżeli tworzycie jakieś grafiki w ramach tej umowy. Najważniejszy jest brief, najważniejszy jest harmonogram, co, gdzie, jak ma być zrobione. Opis przedmiotu umowy, opis celu, w jakim zawieramy tą umowę i tego typu kwestie. Niestety umowa marketingowa powinna mieć więcej niż dwie strony. Jeżeli taką umowę macie, natychmiast ją zmieńcie. Dodajcie wszystkie elementy Was chroniące, Was jako agencja. Dzisiejszy live jest dla agencji, jest dla social media managerów, social media ninja. Dzisiaj dla Was na podczas tego live'u stoję po stronie agencji. I agencji dobrze radzę. Wszystko, żeby było fajnie opisane, wtedy będzie jak najprościej dochodzić swoich praw właśnie z tytułu realizacji umowy. Mam nadzieję, że mniej więcej odpowiedziałem Ci, Oskar, na pytanie. Jak wygląda regulamin konkursu idealnego? Najważniejsze elementy. Wiecie co, o konkursie naprawdę napisałem duży, fajny artykuł. Jak piszecie w Google w ogóle, konkurs na Facebooku na przykład, konkurs na Facebooku a prawo, czy tam konkurs na Facebooku prawo, to powinienem wyskoczyć gdzieś na górze, nie wiem, w pierwszej trójce chyba, albo nawet na pierwszym miejscu. Nie chwaląc się SEO, prawo w modzie. Możecie tam zobaczyć, z jakich elementów powinien składać się regulamin. To, na co musicie zwrócić uwagę, to na pewno kto jest organizatorem, kto jest fundatorem nagród, jakie są nagrody, jak przebiegać będzie konkurs, czy będą właśnie te etapy, jakie są zadania konkursowe. Musicie opisać te zadanie konkursowe. W jaki sposób będzie zgłoszenie do konkursu, ponieważ z tym są też problemy. Na Instagramie potraficie na przykład, wy jako agencje potraficie napisać coś, że w jaki sposób ma być konkurs zrealizowany, natomiast w regulaminie jest inaczej. I teraz co? Konkurs, co obowiązuje? Regulamin czy to, co napisaliście na Instagramie? No jest wtedy problem. Interpretacje mogą być naprawdę, naprawdę różne i tylko sąd określi, co i jak wtedy powinno działać. Czyli jeżeli napiszecie coś w regulaminie, to powinniście realizować również na przykład w postach reklamowych w social mediach, na Facebooku, na Instagramie. Tego typu rzeczy. Tak jak mówię, to co się powinno znaleźć w regulaminie, wszystko jest w tym artykule i skopiuję sobie. Nie, Oskar, nie zmieniło. Nie zmieniło się nic pod tym kątem, ani zarówno pod RODO, ani pod jakimkolwiek innym kątem. Nie widzę tutaj żadnych zmian. Ten artykuł akurat jest aktualizowany na 2019, także spokojnie na dzisiaj i na jutro podejrzewam, bo nie widzę żadnych planów, żadnych zmian pod tym kątem. Nic się nie zmieniło. Ten artykuł jest jak najbardziej aktualny i spoko za off-top. Nie ma problemu. Nie zadałeś mi żadnych problematycznych pytań. Okej, okay. Cześć Michał Grzemski. Mam nadzieję, że udzieliłeś mi swojej zgody na przeczytanie Twojego nazwiska na live'ie. Potem to będzie dostępne na nagraniu. Jeżeli nie będziesz chciał, żebym Twoje nazwisko powiedział, to oczywiście możesz mi to powiedzieć, ja wtedy je wyciszę. Dobra, a tak na poważnie. A co w sytuacji, jeśli mamy reklamę Lead Ads? Dotyczy ona promocji. Lidy otrzymują kody rabatowe i jednocześnie zapisują się do newslettera. Czy jest to zgodne z RODO? Czy skorzystanie z promocji nie może być warunkowane zapisem do newslettera? I teraz tak. Rozumiem, że za zapis do newslettera ktoś otrzymuje jakiś kod rabatowy. I rozumiem, że to nie jest kwestia jakiegoś profilowania, czyli to nie jest tak, że ja dostanę kod, a ktoś inny, chociaż wykona taką samą instrukcję, taką samą procedurę, on nie otrzyma kodu rabatowego, to wtedy nie będzie to profilowanie kwalifikowane w myśl RODO.
Pamiętajcie, że na profilowanie kwalifikowane, można tak mówić, trzeba mieć odrębną zgodę. Tak, pozew leci. Nie, no to na pozew to by było za dużo. Pozew byłby za duży w takim sytuacji. Okej. Tak, w mojej ocenie może to być zgodne z RODO, jeżeli spełnimy obowiązek informacyjny i ustalimy, na jakiej podstawie my przetwarzamy dane osobowe. Pamiętaj o tym, że ty stajesz się administratorem danych osobowych, które uzyskałeś w taki, a nie inny sposób. To jest po pierwsze. Te dane wychodzą poza Facebooka, wychodzą do twojego programu, do mass mailingu i w związku z tym ty stajesz się administratorem, między innymi w związku z tym oczywiście, stajesz się administratorem danych osobowych i powinieneś po pierwsze mieć podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych, czyli mieć zgodę wynikającą z USIUDE, o której wam wcześniej wspomniałem. I oczywiście spełniony mieć obowiązek informacyjny wobec takiej osoby, czyli tą politykę prywatności. Czyli jeżeli masz taką kampanię, a nie inną, no to powinieneś spełniać ten obowiązek informacyjny już tam podczas zbierania tych danych osobowych. Niestety, mówię niestety, bo wiem, że są to, mogą być z tym problemy, już się z tym spotkałem. Także tak. I teraz czy zgoda ta z USIUDE, czy ona może być wymuszona w tym wypadku? Bo ja rozumiem, że ona jest tutaj wymuszana. Przy newsletterze ta zgoda niejako musi być wymuszona, tak? To, że dajesz kod rabatowy, to jest odrębna kwestia, zaraz się zastanowimy nad tym. Natomiast zgoda pod zapisu do newslettera, ona musi być wymuszona. Wymuszona zarówno pod kątem zgody marketingowej i wymuszona oczywiście pod kątem zgody czy tam zapoznania się z polityką prywatności. To jest logiczne. Celem newslettera jest wysyłanie informacji marketingowych, przynajmniej pod kątem takiego przedsiębiorcy, tak? Jeżeli działasz pro bono, jesteś blogerem pro bono i tak dalej, nigdy nic nie zarabiasz, tylko informujesz o artykułach, no to wiadomo, tutaj to wymuszenie zgody byłoby za dużym posunięciem. Natomiast przy przedsiębiorcy, no to ktoś może się spodziewać, że skoro dodaje się do newslettera sklepu internetowego, to będzie otrzymywał informacje. Więc tą zgodę w mojej ocenie można wymusić. Natomiast zachęcanie osoby jakieś kodem rabatowym, też nie widzę tutaj problemu. Rozumiem, że chodzi tutaj o kod rabatowy typu, nie wiem, 10, 20, 30%. Nie jest to kod rabatowy na 90%, tak, na skorzystanie z jakiejś usługi. Przy takim dużym kodzie rabatowym bym się zastanowił, czy to nie jest, czy to jest legalne, tak, właśnie w myśl samego RODO. Ponieważ przyjmuje się, że nie można dawać takich kodów rabatowych. Powiedzmy, coś kosztuje 100 zł, teraz nagle ktoś będzie miał inny zapłacić 10, a ktoś inny 100 zł. To nie możemy czegoś takiego robić. Natomiast jeżeli to jest zwykły kod rabatowy, taki standardowy, 10, 20, 30%, nie widzę w tym jakiegoś problemu. Jak chcesz, to odezwij się do mnie na privie, jest to bardzo ciekawa sytuacja, odezwij się do mnie na maila może lepiej i napisz mi trochę szerzej, jak wygląda u Ciebie cała ta treść marketingowa, wyślij mi jakieś screeny i tego typu rzeczy, to sobie zobaczę i w wolnej chwili przegadamy sobie po prostu to. Tylko pamiętaj, w wolnej chwili. Okej. Nie widzę tutaj pytań żadnych pod tym live'em. Natomiast dodatkowo zrobiłem coś takiego jak cross-portowanie. Jest to dosyć nowa funkcja dla mnie. I udostępniłem również tego live'a równolegle na Instytucie Prawa Mody. Okej, na Instytucie Prawa Mody wszyscy przeszli do mnie na głównego live'a. Więc tutaj nie ma pytań. Jeszcze nie wiem, czy kojarzycie, ale mam taki fanpage, który nazywa się Arkadiusz Szczudło Fotografy. Tam również puściłem przez crossport swojego live'a, tego dzisiejszego. Dobra, tutaj też jest spoko. Na szczęście wszyscy, co chcieli, przeszli na
Ale się zaciąłem. Przeszli na główny profil, tak? Ok, jeszcze zobaczmy na Instytucie Prawa Mody, jak tam wygląda. Ile osób tam ogląda. Ok, też jest kilka, spoko. Dobra. To co? Nie wiem, macie do mnie jakieś pytania dodatkowe? Czekam na Was jeszcze chwilę, już 10:07, także prawie chyba już godzina w sumie mija. Jak sobie tutaj jesteśmy. Pamiętajcie o tym ogólnie, że obowiązek informacyjny powinien być zawsze spełniany, nie ma od tego jakichś szczególnych wyjątków. Obowiązek informacyjny czasami może być katorgą, natomiast powinien być on zawsze spełniany. Niech osoba, której przetwarzamy dane osobowe, wie, że niech ta osoba wie po prostu, że my przetwarzamy dane osobowe. Oskar, tak. 50 fanpage'ów. Chciałem zobaczyć, co to jest ta funkcja cross-portowania na Facebooku. Można wtedy na kilku fanpage'ach puszczać tego samego live'a. I tu nie chodzi o to, że ono jest udostępniane po prostu przez ten fanpage, tylko ten live wtedy uznaje się podobno tak, jakby to był live tego konkretnego fanpage'a. Dlatego oprócz transmisji właśnie na moim głównym Arkadiusz Szczudło fanpage'u, robię też taki właśnie crossport na Instytut Prawa Mody. Okej, Michał, dzięki. Dzięki za pytanie wcześniejsze. Odezwij się. Spoko temat. Jak pozwolisz, to może nawet, jak sobie dziś tam przygadamy, to może jakiś artykuł o tym bym napisał, żeby pomóc trochę większej ilości osób też. Okej. W sytuacji Pixela jasne jest, że musi być zmianka w polityce prywatności cookies. A co w przypadku fanpage? Czy w polityce prywatności też powinna być informacja o przetworzeniu danych z fanpage plus info o ewentualnym targetowaniu przez to, że ktoś jest fanem? Ha! Zobacz. To, że ktoś jest fanem, no to zastanowiłbym się, czy to my jesteśmy administratorem tych informacji, że ktoś jest... sorry, Oskar Bieros. Zaraz zobaczę, Oskar, co piszesz. Trzeba się zastanowić, czy to, że ktoś jest fanem, to czy to ty jesteś administratorem danych osobowych, czy to Facebook jest administratorem danych osobowych, tak? Na pewno dane statystyczne, statystyki niestandardowe grup odbiorców, to mogę powiedzieć wprost. Tutaj jest, mamy to administrowanie, natomiast w stosunku do tego, do bycia fanem, to bym się zastanawiał, tak? Jeżeli jest to niezdefiniowana przez ciebie grupa odbiorców, tylko w sensie nie jest to niestandardowa grupa odbiorców, tylko zdefiniowana za pomocą automatyki Facebooka, to bym się mocno zastanowił, czy musimy to uwzględniać w polityce prywatności, ponieważ ta osoba zgodziła się z polityką prywatności Facebooka i z regulaminem Facebooka, więc tutaj bym się mocno zastanowił. Oczywiście ostrożnościowo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś tak napisał. Mogłoby to być wprowadzeniem w błąd, gdyby to była jasna interpretacja i byłoby wiadomo w 101%, jak to działa. Natomiast jeżeli nie wiadomo, jak to działa, ostrożnościowo możesz oczywiście uwzględnić w polityce prywatności wszystkie wątpliwości. Ja natomiast na pewno dałbym cele statystyczne, jakieś grupy targetowe, niestandardowe i tego typu rzeczy. Jak masz wątpliwość co do bycia fanem, też daj. Możesz to opisać, tak, że z racji tego, że nie wiemy, czy fan na Facebooku, czy w stosunku do fana na Facebooku jesteśmy administratorem, to ostrożnościowo, to i to. Tak? Podstawą prawną przetwarzania naszą będzie to, będziemy przetwarzać przez taki okres czasu i taki. Pamiętaj o tym, także można to w ten sposób rozwiązać po prostu. Ostrożnościowo, mówiąc wprost. Okej, Oskar pisze, że jak mam wideo, to wrzucam je wtedy na kilka fanpage. Daje to możliwość promocji na innych fanpage bez udostępniania. Tak, wiem o tym, natomiast jeżeli mamy to crossportowanie, to wtedy fanom Instytutu pojawi się też informacja, że Instytut robi transmisję, co jest bardzo fajną rzeczą, bo od razu wyskakuje to w powiadomieniach. Ja myślę, że to jest ta różnica pomiędzy udostępnieniem, czy tam targetowaniem nawet osób na fanpage. Tak? Myślę, że to jest ta różnica. Jeszcze do końca tam nie doczytałem, jaka jest, natomiast testowo, czemu nie? Można spróbować. Za tydzień, zaraz powiem Wam dokładnie kiedy.
Za tydzień 26 lutego o godzinie 19 jest live Instytutu Prawa Mody na Facebooku. Live będzie również dostępny na Instagramie Instytutu Prawa Mody, na Instagramie moim. Klaudia Wierzbicka i Magdalena Korol będą opowiadały na temat plagiatu, będą obalać plagiatowe mity. Także zapraszam na tego live'a. Powtarzam jeszcze raz, wtorek 26 lutego o godzinie 19 zapraszam wszystkich na tego live'a. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Jak nie macie pytań, to myślę, że możemy sobie już pomału kończyć. Hashtag obalamy plagiatowe, mity plagiatowe. Tak, tak, tak. O 19 we wtorek Instytut Prawa Mody. Natomiast ze mną, jak zawsze, co czwartek o godzinie 9 rano zapraszam wszystkich na kawkę z prawnikiem. Wypijemy sobie kawę, pogadamy sobie. Jak będziecie mieli do mnie pytania w konkretnym temacie, to oczywiście będziecie mogli je sobie zadać. Jeżeli temat jest gdzieś obok, jakąś pochodną, no to jak jest czas i są chęci, to również też możecie, można sobie pogadać. Także tak, ok. Jak nie macie pytań, dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście będzie mi mega miło, jeżeli będziecie mnie na YouTubie subskrybować. Fajnie, jak będzie tam więcej subskrybentów, większa liczba. Fajnie, jak dodacie się na moim Instagramie, żeby zobaczyć, jak wygląda życie prawnika poza prawem, poza kancelarią. Mega, mega fajnie będzie, jak będziecie uczestniczyć w live'ie Instytutu Prawa Mody za tydzień, w live'ie moim również za tydzień, w czwartek o 9:00. No i fajnie, jak dodacie się na fanpage'u. Pamiętajcie o tym również, że można kliknąć obserwuj przy tym live'ie, można kliknąć taki dzwoneczek również przy tym live'ie i na YouTubie, i na Facebooku. Będziecie wtedy otrzymywać informacje o kolejnych jakichś live'ach, o kolejnych wydarzeniach. Pamiętajcie o tym, że również jest wydarzenie przeznaczone specjalnie na te live'y. Link do tego wydarzenia, żebyście mogli się dodać, również przykleję Wam. Także tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć.